Ojciec Rydzyk dostał miecz. Od razu ochrzczono go mieczem Rydzyka. Miecz Rydzyka wręczył wicepremier były. Jak Kaczyński wszedł do rządu, to już Jacek Sasin przestał być wicepremierem. Były wicepremier, a nadal minister aktywów państwowych, podarował Tadeuszowi Rydzykowi miecz. Niestety wyszło tak jak zawsze. We wszystkim, co się Sasin dotykał, zawsze coś wyszło źle. Od wyborów kopertowych zaczynając. Miecz okazał się niemiecki. Był reklamowany jako miecz piastowski, który był pewnie w zamyśle pana premiera byłego Sasina używany przez woja Mieszka I, a tymczasem okazało się, że miecz jest niemiecki, który pewnie używany w Niemczech czy w Austrii wisiał w jakimś zamku przez kilka wieków, bo dobrze jest zachowany. Jak teraz ten niemiecki miecz napełnić funkcje bardzo ważne, bo muzealne w Muzeum Ojca Rydzyka pamięć i tożsamość. Jak ma pełnić tę funkcję pobudzania patriotyzmu u młodych ludzi? Jak ma wzbudzać poczucie potęgi militarnej, dawnej bądź co bądź, ale jednak Rzeczpospolitej, a przynajmniej Polski, albo państwa Polski. Przecież ten miecz mógł być używany pod Cedyną, ale nie przez wojów Mieszka, tylko przez margrabiego jakiegoś niemieckiego. Mógł ten miecz być pod psim polem, ale nie po stronie piastowskich rycerzy, lecz po stronie niemieckiej mógł ścinać piastowskie głowy. Czy godzi się w tej sytuacji w Muzeum Pamięć i Tożsamość prowadzonym przez ojca Tadeusza Rydzyka trzymać miecz, który mógł spłynąć, a pewnie spłynął, polską krwią? Czy taka postawa nie jest przejawem jednak braku patriotyzmu? Nie odpowiedział sobie na to pytanie pan Sasin i podarował miecz kupiony za skromne 250 tysięcy, które z chęcią płacący rachunki dla Enea wysupłali na eksponat muzealny, a tu się okazuje, że zamiast piastowskiego miecza mamy krwawy niemiecki miecz presji, gwałtu, rabunku, mordu. Panie Sasin, coś pan najlepszego zrobił. Przecież polska młodzież patrząca na ten niemiecki miecz może doznać przejawów kosmopolityzmu. Na przykład zarazić się poczuciem braku wspólnoty narodowej, no bo skoro każecie im czcić niemieckie miecze, to jak ma w nich wyrastać zdrowa polska tkanka, która będzie broniła ojczyzny w razie co? Również przed Niemcem, przed Unią, powiedział ojciec dyrektor chwilę przed otrzymaniem niemieckiego miecza Sasina, że Unia Europejska to jak obozy koncentracyjne. To jarzmo opresji, które oplata Polskę i chce zlikwidować nasz naród i kraj. Tak. Tak powiedział ojciec dyrektor. Ubrany w ornat, zaraz po mszy świętej, wygłosił swoje motto.
że Unia Europejska jest niemiecka, tak powiedział. I każdy to widzi. A chwilę później dostał niemiecki miecz. Panie Sasie. Jak pan mógł? Jak pan mógł zrobić to? Takie świństwo ojcu dyrektorowi. Teraz biedak nie wie, co z tym mieczem zrobić. Żeby go gdzieś nie wywiózł na jakieś dalekie wyspy, bo przecież miecz, pamiątka stara, nie może być z Polski wywożona, już musi gdzieś być zagospodarowany. Na poważnie, proszę Państwa, jednak podchodząc do tej całej sytuacji, trzeba powiedzieć bardzo jasno, że to, co się stało na Jasnej Górze parę dni temu, to nie tylko kpina z daru, który Sasin złożył ojcu Rydzykowi, daru, który myśmy sfinansowali jako podatnicy płacący rachunki elektryczne. To jest kpina z również pobożności ludzi. Jasna Góra zawsze była miejscem, które było bardzo ważne dla bardzo wielu Polaków. Miliony Polaków utożsamiają Jasną Górę, obraz Matki Boskiej Częstochowskiej jako taki wyraz pobożności religijnej, ale też trochę taki symbol narodowy w pewien sposób. Na całym świecie Polacy budowali kościoły pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i tam, gdzie był ten obraz, to najczęściej gromadzili się Polacy. Tymczasem ten cały zjazd rodziny Radio Maryja, któremu przewodniczył wiceprzewodniczący konferencji episkopatu, pan ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, był zjazdem o charakterze stricte politycznym. Po skandalicznym wystąpieniu ojca Rydzyka, który porównał wprowadzenie euro do obozu koncentracyjnego, mieliśmy do czynienia z jeszcze większym skandalem, mianowicie wystąpieniem Jarosława Kaczyńskiego, który wprost nawoływał do głosowania na PiS, w skrócie. Powołując się na ojców Kościoła, wywiódł ze świętego Tomasza z Akwinu, że należy głosować na PiS. To nie zostało w żaden sposób sprostowane ani w dzień, w którym to nastąpiło, ani dwa dni później. Nikt się nie wypowiedział w tej sprawie. Po publikacji mojego listu do księdza arcybiskupa Gądeckiego, przewodniczącego konferencji episkopatu Polski, odezwał się klasztor Paulinów, który powiedział, że no może trzeba większej dbałości dołożyć, takie bardzo miękkie oświadczenie, lekko dystansujące się od tej sytuacji. Tymczasem mieliśmy do czynienia z absolutnym skandalem. To nie była żadna miękka sytuacja do oceny, której moglibyśmy zastanawiać się w jakiś sposób, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, czy mieliśmy do czynienia z jakimś drobnym wydarzeniem. Nie. Mieliśmy do czynienia z niebywałą rzeczą, mianowicie formalnie Jasnej Góry, wałów jasnogórskich w kontekście liturgii, przy obecności księży biskupów ubranych w fornaty, no, nawoływano do głosowania na PiS. I to robił prezes partii rządzącej. Ja w grudniu zeszłego roku napisałem list do biskupów, w którym apelowałem o to, aby zwrócili uwagę na brak, na to, żeby się Kościół nie angażował w nadchodzące wybory. Dostałem bardzo miły list odpowiedzi od księdza arcybiskupa Gądeckiego, który mi odpisał, że tak, że Kościół pilnuje tego, żeby nie angażować się w spory partyjne. Proszę księdza arcybiskupa. Czy może być większe zaangażowanie partyjne,
niż sytuacja, w której szef partii rządzącej nawołuje do głosowania na swoją partię z wałów Jasnej Góry zaraz po mszy obecności biskupów ubranych w ornaty. Przecież to jest jawne używanie Kościoła do polityki. Jawne. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I nawet jeżeli w przeszłości bywały sytuacje, w których prezydenci występowali na Jasnej Góry, to jest jednak trochę inna historia. No, prezydenci to jest głowa państwa. Często te wystąpienia miały charakter pozdrowienia. Nie było żadnej agitacji. Tymczasem to, co zrobił Kaczyński, to była jawna agitacja. I brak odcięcia się od tej agitacji przez Konferencję Episkopatu Polski powoduje słuszne oburzenie tych wiernych, którzy nie chcą takiej sytuacji, nawet jeżeli głosują na PiS. Odpowiedzi, to możecie Państwo przeczytać, bo ja po tej całej historii zdecydowałem się ją upublicznić. Jest na moim profilu twitterowym. W tej odpowiedzi ksiądz arcybiskup Gądecki zdaje się sugerować, że ten stanowisko Kościoła trochę zależy od tego, jaki jest światopogląd partii, która tak jakby się trochę tłumaczy z tego, co było w przeszłości. Otóż to jest nieprawda. Światopoglądy w Polsce partie mają różne. Taki światopogląd jak PiS ma, Konfederacja, pewnie PSL. A nikt ich na Jasną Górę nie zapraszał, żeby nawoływali do głosowania. Nikt ich nie zapraszał, bo nie mają co przynieść. Nie tylko miecza, tego symbolicznego, ale dotacji, różnego rodzaju subwencji. To wygląda po prostu jak zamiana Kościoła polskiego w cerkiew, proszę księdza arcybiskupa. Zamieniliście Kościół w wielkich ludzi, Wyszyńskiego, Gelempa i oczywiście Wojtyły. Wy, Kościół, który dla wielu wiernych w tej chwili wygląda jak organizacja, która za określone przywileje, pozycje i pieniądze sprzedaje swoje poparcie na rzecz partii rządzącej. No to jest struktura, która jest obecna w Rosji i w innych krajach wschodnich, gdzie cerkiew pełni taką funkcję legitymizowania władzy. To jest hańbiące. To jest tak daleko sprzeczne też z tradycją polskiego Kościoła, że aż przykro patrzeć, szczególnie dla kogoś, kto jest katolikiem, jakie to ma ogromne konsekwencje. Ilu ludzi odchodzi od praktyk religijnych z tego powodu, że widzi coś takiego. Jaki to jest przykład dla proboszczów? Wstyd po prostu. Pisząc do biskupów w grudniu miałem nadzieję, że chociaż pewna refleksja przyjdzie. Tymczasem żadnego zreflektowania. Po prostu idziecie, księże biskupi, w bardzo złą stronę. Idziecie w stronę, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła, z nauczaniem Soboru. Pięknie będzie o tym napisać, tak jak napisał ksiądz arcybiskup Gądecki do mnie. Jakie to są zasady? Tylko, że ich w ogóle nie przestrzegacie.